Ty tak. Miałeś lotnisko robić. Robisz? Jak lotnisko? O tu. O tu lotnisko? Dla wojewody? No. Do ciebie? No. Wiesz co, walić ciebie w łeb tak? To może troszeczkę wiesz, opamiętasz się. Ty, może wrócić. Przed ludziami, boś mnie robisz wstyd. Pierdolisz kawały jak mało który, jak małe dziecko. A ja zrobię tak, że tu będzie lotnisko. Wiesz co? Opamiętaj się. I samoloty będą tu. Tutaj już plan zaprojektowany, że będzie boisko. W tym roku będą budować. Tak, boisko będzie. No to dobrze, niech buduje to boisko, a ja sobie zrobię dalej lotnisko. Gdzie? Na czym? No. Gdzie? Tam dalej zrobisz lotnisko, a tam zakłady. Karne. Tamte budynki jak to się mówi? Ojej, nie mogę mówić. Tutaj go, to wykurwię te po kolei, co są. Czy ciebie wykurwią? Tak. I ciebie wykurwili teraz. Zaczerwani. A gdzie się wykurwią mało lat? Może dalej jeszcze wykurwią. Tam. Ja nie ma ludzi. Tam jest hala duża. No. Na samoloty się da zrobić i karetki pogotowia też mogą przyjechać. Ale co mogą przyjechać? Rodzice? Karetki pogotowia. Jak tamte hale rozwalę. A po co zrobię karetki pogotowia? Na co? Do czego? A co? Tu nie przyjeżdżają po chorych? Przepraszam bardzo. Karetka przyjeżdża i zabiera chorego do szpitala. A co tu lotnisko zrobisz dla karetki? Nie, ja tam zrobię na samoloty. Tam są 2-3 hale do rozwalenia. Ja ich rozwalę. A bym tylko wystartował na prezydenta. Czy na wojewodę, nie bądź na kogo. Ty patrz, żeby twojej chaty nie podnieśli do góry i nie wynieśli. Ty, czy ja pojebałem, czy ty? Właśnie, o to właśnie chodzi. To jest pojebany. Dobrze powiedziałem. No. No. Albo wieczek chyba, tak? Dobrze powiedziałem. No, a major trzeci. Dej, ja pojebany, ty pojebany, major pojebany. No to co? Kurwa jest komplet. Kto pojebany? Marek? Major. To teraz już jest kurwa komplet, tak? Na dzień dzisiejszy to ja nie wiem, durnoty chyba.